Witam was serdecznie. Dobrze. Śmigamy dalej. I musimy na Dean dogonić. Tak się kończy mówienie prawdy. Z złamaniem szczęk. No, mam Dean jest tym daleko. Wow. Lepiej za nią pójdę. No dobrze. Tak się kończy mówienie prawdy. Z złamaniem szczęki. Dobrze, że wzięłam przeciwbólowe. Szkoda, że zostały w aucie. No cóż, pech. Raz się żyje. No to jest prawda. Raz nie się tak żyje. Szybko, nie tak szybko. No, przynajmniej zachowałam godność. Wow. Punkty dla ciebie, wszechświecie. Jeszcze i pada. Spróbujmy tędy. O! O, weźmiemy ciebie. C4. Super. I ciebie. Dajmy detonację. Ładnie. To rozumiem. Opa. Padnij, padnij. O kurde, to Nadine? A teraz to wdepnęła. Muszę do niej iść. I to porządne w gówno. Jeszcze nie! Oczy dookoła głowy! Na pewno gdzieś tu są! Pieszo daleko nie uciekną! Dobrze, mamy tą dwójkę. Chodź, 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 chodź tutaj. Podobno C4 działa na wozy bojowe. Powinno tutaj zaraz przyjechać, tak? Mm-hmm.
I... ciach. Jest. Obczaj, obczaj. Będzie jał dalej, czy nie? Ładnie. C4 zrobi z tego wozu sito. Tak, były tam też C4? Nie. Całutko jest. Jest. Jak on dalej jedzie? Tu chyba przejechał, przejedzie, tak? Tam jedzie. Nie. Pojedzie coś tutaj? Jedzie. Tam jest. Okej. O kurwa! Jaki kuźwa bullshit! Wszystkich dorwaliśmy. O cholera! Posiłki!
Okej. A, to jest Nadine. Kurde! No. Skocz! Bez sensu. Nadine, gotowe. Mamy spokój. Siema. Pomóc ci? Nie musisz dziękować. Okłamałaś mnie. Nieprawda. Nie powiedziałam ci tylko o Samie. Nie wierzę. Słuchaj, Asaf już nas wyprzedził. Musimy się śpieszyć. My? Tak, my. Posłuchaj. Wykrztuś to! Okej. Okay. Kawa na ławę. Potrzebuję cię. To trzeba było nie ugać. Ty chyba też nie masz wyjścia. Tak, dałam ciała. Okej? Okay? To mają być przeprosiny? Skoro tak bardzo ci na tym zależy, to jasne. Słuchaj, obie mamy tutaj coś do stracenia. Tak czy nie? Gwoli wyjaśnienia. Obchodzi mnie tylko Kieł. Nie sam Drake. A już na pewno nie ty. Niech będzie. To niech będzie. Ale też jesteśmy zamknięci. Co to było? Dokładnie to, co myślisz. Co oni wyprawiają? Idą na skróty. Wszyscy idą do środka. Wszyscy przeprowadzali ludzi tymi tunelami. Co? To nie jest wejście. Tylko drzwi od zaplecza. Nie weźmiemy. Okej. Studnia ze schodami. Ty masz to gdzieś. Słyszysz? Teraz tak. Co to? Nie wiem, ale jest blisko. Na pewno to nie jest wąż. O kurde, słoń, pomóżmy. Spokojnie. Kurde. Nadine, wypieprzaj. Budynek zawalił się pewnie przez tę eksplozję. No już, mała. Ciii, już dobrze. Nie bój się. Wyciągniemy cię stąd. I szybko, szybko, szybko. Jeszcze tylko trochę. Czekaj chwilę. Musimy zejść. No spokojnie. Mówisz do mnie czy do słonia? Tak. Spokojnie. No już. Powolutku. Słonik. No dobra. Dokąd jedziemy? Nie pytaj. Czekaj. Chcesz trochę? Mhm.
na spacerek z słonikiem. No, z rzadkość. Lewo, 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 lewo. Dobrze. Smacznego. Mopki. Słuchaj, ja nie najlepiej radzę sobie w relacjach. Jesteś egoistką. Tak. To prawda. Jestem egoistką. Tak. To fajnie, że wiesz. No, słyszysz, tato? Coś mi zostało po tobie. Co się z nim stało? Nie umiał dać za wygraną. Ministerstwo Kultury chciało mu opłacić jego ostatnią wyprawę, bo tym razem odkrył prawdziwą sensację. Zawsze to była sensacja. Ale na jego obóz napadli bandyci. Niestety znaleźli go po kilku tygodniach. Zostało mi po nim tylko to coś. Przykre. O, wiesz, w końcu to był jego wybór. Także... Słuchaj, Fraser, nie musisz. Co ona robi? To chyba szarżuje. Weź ją zatrzymać! A ja wyglądam na słoniologa. Zobacz. Teraz rozumiem ten pośpiech. No do rodzinki. Jeśli chodzi o Sama. Dobra, rozumiem. Okej? Też mam swoje za uszami. Może nie kłóćmy się już o to więcej, co? Okej. Stoi. Chodźmy. No, z dzisiejszych osiągnięć możemy odhaczyć pomoc rodzinie Słoń. Tak, tylko się nie zbliżaj. Mają młode. Jasne. Ja nie chcę tam iść. Ładnie. Słoń cię zabije. Trochę głupio byłoby dotrzeć aż tutaj i zginąć w taki sposób. Daj, ja to zrobię. Okej, dzięki. Trochę w bok. Dobrze. A teraz wyciągnij rękę w tę stronę. Co? W ten sposób jest o wiele bezpieczniej. Wielkie dzięki. Okej, idźmy już dalej. Koniec z słoniami. Są bezpieczni, jest git. Sala kontra tygrys. Jesteśmy na dobrej drodze. Trochę czasu minęło, ale słonie wydają się mniejsze niż kiedyś. Pewnie widziałaś słonie afrykańskie. Te są indyjskie. I to jest różnica. Będzie walka. Jak broni, jak to miło, są. Jak miło, że Asaf zostawił dla nas zapasy. Możesz co nieco uzupełnić. Dobra myśl. Wezmę 14. Po cichutku mogę ich jeszcze zabić. Tutaj.
O, to jest też widok. Ej, tutaj, tu. Idziemy dalej. A my musimy tam iść. Dobrze. I jeszcze raz. I jak małpka. Ej, na górze. Światło odbija się w wodzie. O, zaniginione dziedzictwo. Siódma misja. Witam, Belur. Niecodziennie odwiedza się pradawne miasta, których od całych stuleci nikt nie widział. Oprócz Asava. Oprócz Asava. Jego ludzi. Idziemy? Trochę popsułaś mi tę chwilę. Wiesz o tym. Ruszajmy. Dobra, to na tym też zakończę ten odcinek. Następnym śmigamy oczywiście dalej ze 7 rozdziałem. Trzymajcie się i do zobaczenia.